Godzina 6:03, więc z niewielkim opóźnieniem, za to serdecznie przepraszam. Zaczynamy spotkanie klubu Prawicy.net. Z klubu, który rok temu był jeszcze dosyć aktywny, ostatnio nie ma lokalu, więc jego aktywność jest bliska zeru. Ale z tak wielkiej okazji jak wybory do Europarlamentu, przypomnieliśmy sobie, jak nazywało się spotkanie ponad półtora roku temu, w październiku 2007, tutaj. I ono nazywało się Klęska Prawicy, co po klęsce, w tym stylu. Bardzo się obruszali uczestnicy spotkania, że nie chcieli być twarzami klęski. No i wykrakaliśmy. Po dwóch latach niecałych mamy, z powrotem mamy sukces. W związku z tym, z okazji tego sukcesu wyborów prawicy do Europarlamentu, zaprosiliśmy znaczące grono polityków i publicystów. Nie jest to oczywiście żaden wybór reprezentatywny, kogo brać za prawicę, to już uruchamia pewne spory. Zaprosiliśmy ludzi tych, którzy po pierwsze dali się zaprosić, po drugie no, dają duże szanse na to, że wymiana zdań, myśli będzie ciekawa, pouczająca, dyskusja będzie wartka i pełna efektownych argumentów. W związku z tym udało nam się zaprosić kilka osób. Jednym z tych osób był pan marszałek Marek Jurek, przywódca, lider grupy prawicowej w startującej wyborach, która uzyskała najwięcej głosów. No niestety, jak to z politykami bywa, w ostatniej chwili odwołał. W jego miejsce jest w prawicy Rzeczpospolitej pan poseł, który... Przepraszam, ale czy się jeszcze tytułuje, czy już nie? To nie dożywotnie. Czyli to pan Marian Piłka, który jest w tej partii też we władzach i startował. Także witamy przedstawiciela największej według głosów partii prawicowej. Drugim przedstawicielem partii prawicowej, politykiem, no niestety nie dotarł, chociaż jeszcze dzisiaj z nim ustalałem, jest pan Arkadiusz poseł, tym razem pan Arkadiusz Mularczyk. No to tym bardziej potwierdza moje złe mniemanie o prawicowych politykach, no wypadałoby choćby zadzwonić. No ale niestety, nie mamy pana posła Mularczyka, przykro nam. I zaprosiliśmy trzy osoby, które są osobami o bardziej publicystami niż politykami, chociaż też w swoim życiu albo próbowali polityki, albo nie, jakby to nazwać, no byli blisko polityki. Z tych trzech przybyło na to spotkanie dwóch. Pan Adam Bielowski, który w ostatnich wyborach nie kandydował, ale dzielnie sekundował Libertasowi, w związku z tym uznałem go, że będzie dobrze też tu reprezentował tę opcję prawicową. I pan Stanisław Michalkiewicz, który zwyczajowo jest związany z UPR-em, tam publikuje, jest bliski tej partii, ale generalnie można nazwać go publicystą prawicowym. W związku z tym, że jesteśmy w uszczuplonym gronie, więc będziemy mieli więcej czasu na dyskusję i zacznijmy tę dyskusję. Będzie ona się składała z trzech segmentów przed oddaniem Państwu głosu, a że każdy z obecnych tutaj, czy publicystów, czy polityków, będzie miał na wypowiedź po 5 minut i będę starał się tego pilnować dosyć skrupulatnie, więc po kilkudziesięciu minutach będziemy mieli czas na dyskusję i na wymianę zdań, wymianę opinii między publicznością zgromadzoną i naszymi gośćmi. Więc zacznijmy od tych trzech segmentów, o których będziemy mówili. Po pierwsze, prosiłbym każdego z panów o wygłoszenie pewnej analizy tego, co się stało, to znaczy wyniki tych wyborów, przygotowania do nich, jak można je ocenić, co się stało. Drugim segmentem, żeby panowie nie popadali już jakby w następny temat, będzie co na przyszłość, to znaczy jaka przyszłość prawicy po tych wyborach w kontekście następnych wyborów, czy w ogóle generalnie przyszłości tego politycznego skrzydła, tak to nazwijmy. Później będzie taka forma dyskusji między naszymi gośćmi, a potem przejdziemy do dyskusji. A, witamy pana posła Arkadiusza Mularczyka. Cieszymy się, że pan dotarł. Rozumiem, no nie na długo, ale proszę siadać. W związku z tym, że pan Arkadiusz Mularczyk dotarł, więc troszeczkę poprawiam moje zdanie o politykach. Dzięki temu, bardzo mi miło. Zacznijmy od niego i jak mówiłem, nie wiem, czy pan słyszał, są trzy segmenty. Pierwsze to jest, co się stało, czyli analiza wyborów. Tego drugi będzie, ale też po pierwszej turze będzie
to na przyszłość, a potem dyskusja między panami, jeżeli pan dotrzyma, ale inni dotrzymają. Także może zaczniemy od pana posła. Zaczniemy od pana posła Mularczyka. 5 minut, bo tak jak każdy ma moduł czasowy, na analizę, co to były za wybory, co się stało w tych wyborach, jakie to ma znaczenie. Proszę bardzo. Dziękuję, witam państwa bardzo serdecznie. Przepraszam za spóźnienie i też chcę przeprosić, bo będę musiał za chwileczkę wyjść, dlatego że mamy wyjazdowe posiedzenie klubu o 19, więc wybaczcie państwo, że za chwileczkę będę musiał państwa opuścić. No rzeczywiście po tygodniu i trudno i łatwo dokonywać oceny tego, co się stało w wyborach. Trudno dlatego, że konsekwencje będą jakby tego, co się wydarzyło, przewidywalne dopiero za jakiś czas, za kilka miesięcy, być może za kilka lat. Natomiast na chwilę obecną pewno można stwierdzić, że rozdrobnienie partii prawicowych, w szczególności tu myślę właśnie o partii Przymierza Prawicy, Libertasu i UPR, spowodowało, że no, te głosy rozbiły się i na przykładzie samej Warszawy widzimy, że rozdrobnienie tych głosów spowodowało, że mandat wziął Wojciech Olejniczak, a nie drugi mandat w przypadku Prawa i Sprawiedliwości. To jest jakby pewna wartość, która partiom prawicowym uciekła. Oczywiście powstaje pytanie, czy obecnie, czy też w przyszłości istnieje możliwość skonsolidowania środowisk prawicowych. Na pewno, ja powiem szczerze, tego sobie bym życzył. Czy to jest możliwe, jest mi teraz trudno to ocenić. Na pewno, jak widzimy, to rozdrobnienie nie przysłużyło się ani tym partiom, które nie przekroczyły progu, ani Prawu i Sprawiedliwości. Największym jakby bolączką tych wyborów, a w szczególności oceną wyników tych wyborów, w mojej ocenie jest ordynacja, która była stosowana do Parlamentu Europejskiego, bo ta ordynacja ani nie jest proporcjonalna, ani nie jest równa. I w mojej ocenie w ogóle narusza wszelkie standardy, o jakich mowa jest w Konstytucji, dlatego że jak państwo wiecie, do Parlamentu Europejskiego wyszły osoby, które zdobyły bardzo niewielkie ilości głosów. No, w Małopolsce były senator pan Wosowicz, zdobył 5 tysięcy głosów, wszedł do Europarlamentu, a w wielu miejscach w Polsce osoby, które miały 50 tysięcy do Europarlamentu nie weszły. Więc ta ordynacja, która jest zastosowana w tych wyborach, na pewno nie jest ordynacją, gdzie można jej ten przymiot proporcjonalności czy równości przyznać. I tutaj na pewno jest to rzecz, co do której trzeba w przyszłości dokonać daleko idących zmian, bo ta reprezentacja eurodeputowanych ze wszystkich partii, nie tylko z partii prawicowych, raczej powiedziałbym jest reprezentacją województw, aniżeli naszego kraju. Bo tak naprawdę mamy przedstawicieli województw w Europarlamencie, Małopolskiego, prawda, Mazowieckiego i wielu innych, a nie kraju. Niestety ta ordynacja w mojej ocenie jest w żaden sposób nie odzwierciedla faktycznych wyników wyborów na całej scenie politycznej. Jeśli chodzi o przyszłość, to jak powiedziałem wcześniej, ja życzyłbym sobie, aczkolwiek nie wiem, czy to jest możliwe, ażeby głosy prawicy się nie rozdrabniały, bo te głosy, które uzyskał UPR, Przymierze Prawicy i Libertas, to chyba dają około 5%, prawda? Więc ten wynik byłby, no, 4, tak? Więc gdyby doszło do zjednoczenia, na pewno tych mandatów dla partii prawicowych byłoby więcej, co jest dużą wartością samą w sobie i z uwagi na możliwość wykorzystywania potencjału każdego eurodeputowanego w parlamencie i w przyszłości. To jest również niezwykle istotne właśnie także w bieżącej działalności parlamentarnej, ale także politycznej. Ja może tyle na początek. Dziękuję, panie pośle.